looking for a brighter season. Need to lay a burden down. Hej, cześć, siemanko, z tej strony Hubert. No, a jak widzicie po tytule, jest to znowu nowa seria na moim kanale. W ogóle, jak słyszałem, to dużo osób narzeka na to, że robię dużo nowych serii. Ale nieważne, mój kanał, moje decyzje. Chciałbym was przywitać w nowej serii, która będzie się nazywała Poznajmy się. Teraz tak to mówię, nie wiem jak to nazwę. Gdzie będę wam opowiadać no stricte o mnie, żebyście mogli mnie po prostu lepiej poznać. Oczywiście ta seria w pewnym momencie się skończy, zobaczymy kiedy. Dzisiaj chciałbym wam raczej przedstawić takie fakty o mnie ogólne. Robię to oczywiście na spontanie. Bez żadnego scenariusza, czyli jak zwykle. Bardzo dobra. I zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam takie informacje, no stricte, no nie ze stricte. Takie głównie, no głównie, główne, ogólne, w ten sposób. No to po prostu zapraszam do oglądania. Chciałbym powiedzieć, że będzie to dosyć krótki filmik, dlatego że chciałbym no po prostu przedstawić takie naprawdę rzeczy ogólne o mnie, więc nie spodziewajcie się zbyt długiego filmu, chociaż zobaczymy. Za mną jest tak, że mówię na przykład, że będę odcinek będzie miał 5 minut, a ma na przykład już tych minut 8. No ale okej. Takie najważniejsze sprawy, nie wiem ile z tego wyjdzie, z 5, 10. Dobra, zobaczymy. Jeśli chodzi o imię, to nazywam się Hubert Anuszkiewicz. Jakby ktoś był aż takim maniakiem, może za kilka lat zobaczymy jaki będzie film, może już będzie te 1000 subów, no to po chrzeście mam na imię Hubert Piotr Anuszkiewicz. Mieszkam w Babimoście na Lubuskim, nie przeprowadzałem się tak na dłuższą metę, że tak powiem, stąd, no i tutaj się wychowałem i uczęszczam oczywiście do tutaj tej szkoły. Mam 15 lat, chodzę do trzeciej gimnazjum. O takich rzeczach, których raczej nie powiem w następnych częściach, to jestem, można powiedzieć, że introwertykiem, nie lubię za bardzo rozmawiać z ludźmi. Jeśli chodzi o takie śmieszniejsze rzeczy, to nie lubię kawy. No jakby ktoś chciał, nie wiem, powiedzieć do mnie, że chce iść ze mną na kawę, to bym nie poszedł. Tylko herbata właśnie. Nie lubię jeździć na rowerze. Zainteresowań to bardzo lubię piłkę nożną. No, głównie z tym piłkę nożną. Zanim też się wkręciłem w przekazywanie tych wiadomości o piłce nożnej, zapraszam na swojego Twittera, gdzie tam próbuję najważniejsze rzeczy przekazywać. Jeśli chodzi o to, co robię na kanale, jest to bardzo, ale to bardzo losowe, dlatego nie ma u mnie jakiejś takiej liniowości. Na przykład jak zobaczyłem, że audiobook tam robi kabony, no okej, wziąłem się za to. A później z dnia na dzień, że mi się to znudziło, to przestałem to robić. Później się znowu niby za to brałem, nic z tego nie wyszło. Tutaj z góry Kozła, jeśli to ogląda, pozdrawiam oczywiście. To przepraszam, bo już go tam brałem, żeby się szykował jakby co. Nie lubię za bardzo, jak ktoś mi dyktuje, co mam robić na swoim kanale. Dla mnie jest to odzwierciedla to, co akurat mam ochotę nagrywać i to, co lubię nagrywać. Dlatego jest tu wiele nowych serii, kilka nam jedynie jest utrzymanych. Czasem jakieś vlogi, parapet, rudy na gale, no choć, że teraz przez tą nogę zapraszam do tego starego odcinka parapetu, tam to wyjaśniłem. No to nie będzie już jeszcze, no jeszcze, o tak, jeszcze, bo to do grudnia będzie jeszcze trwać. Rudego na gale. No i oprócz tego, jeśli chodzi o kanał, dla mnie nie jest ważny rozgłos. No nie, dobra, ta herbata. Nie jest dla mnie ważny rozgłos, dlatego że wolę myśleć, że mam te 380 na dzisiejszy moment subskrypcji i uznaję, że ci ludzie to jest elita. Oczywiście wszystkich was bardzo szanuję, jeśli chodzi o moich widzów, ale no nie chciałbym mieć na dzisiejszy moment, jak o tym rozmyślałem, nie chcę mieć dużo widzów. Wiem, że to dziwnie brzmi, większość to myślą, że film, pieniążki. Nie, ja o tym nie myślę. Nie zarobiłem zbyt dużo pieniędzy, tam z 8 dolarów, które nie wiem jak wypłacić. No i dla mnie czym więcej ludzi, tym więcej plepsu, tym ludzi, którzy mogą oglądać, byle gówno by leciało. I po prostu uznaję wszystkich ludzi, którzy mnie oglądają, za taką elitę YouTube'ową, która
ogląda jedyny sensowny content na YouTubie. Nie no, oczywiście tu mówię żartem, bo oczywiście są porządne kanały na YouTube, które mają bardzo dużo subskrypcji. Nie neguję, ale jednak trzeba jakoś ten sobie wmawiać, że ktoś tak naprawdę lubi cię oglądać. No, ale nieważne. No to okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że no nie wkurzycie się, że ten film był na tak krótki. Następne filmy z tej serii będą raczej no dłuższe. Jak chcecie, to w komentarzach możecie podać jakieś tam tematy, typu o czym mam mówić, czy jaką mam na przykład ulubiony nurt w muzyce. Nie wiem, nawet o pisarzy możecie pytać, książkę, filmy, gry, nie gry, o co chcecie możecie pytać, ja do tego oczywiście zachęcam. No głównie jeszcze jaką jedną mogę ciekawostkę dodać. Lubię jak piszecie komentarze, bo lubię czytać, lubię na nie odpowiadać, lubię filmy na nie odpowiadać, lubię Q&A robić, więc po prostu chciałbym też to przekazać, ale dzisiaj to by było już na tyle. Widzimy się na YouTube, na kanał.